Mój mąż na co dzień był wspaniałym człowiekiem. W ogóle to był świetnym organizatorem, który dla Polski zrobiłby wszystko. Był patriotą ogromnym. Oprócz tego, że wspaniałym mężem i dobrym mężem i dbającym o dom, o rodzinę, to jeszcze i patriotą, ale to ogromnym. To jeszcze będąc, zawsze się śmiał, że będąc małym dzieckiem, nie umiał jeszcze mówić, a umiał już śpiewać i wierszyki mówić, bo uczyła go tego jego babcia, bo pochodził z Warszawy. Tam się urodził do chwili, kiedy ich nie wywieźli do Pruszkowa i później dalej do Sobieszowa koło Jeleniej Góry. Kazimierz Kocowski był uczestnikiem Powstania Warszawskiego, a po II wojnie światowej członkiem podziemia antykomunistycznego. Od 1956 roku Kazimierz Kocowski mieszkał w Ostrowcu Świętokrzyskim. Był zapalonym filatelistą. Uwielbiał spotkania z młodzieżą. Pan Kazimierz Kocowski był przyjacielem naszej szkoły. Bardzo często zapraszaliśmy go na różne spotkania, na których mogliśmy się dowiedzieć, jak to wyglądało właśnie, kiedy on przebywał daleko, kiedy brał udział w Powstaniu Warszawskim. Były to dla nas bardzo ciekawe lekcje historii i na pewno bardzo dużo wynieśliśmy z nich i zapamiętaliśmy. To była dla niego lekcja dla tych dzieci, ale to bardzo sam osobiście w głębi przeżywał. Przychodził do domu, nie mógł po prostu dojść do siebie, bo to wszystko wracało. Głównie to Powstanie Warszawskie. Powstanie Warszawskie. U nas w ogródku, kiedy tu się sprowadził do Ostrowca, to są jeszcze kamienie z bruku z Warszawy. W ogródku. Młodzież z publicznej szkoły podstawowej nr 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim o Kazimierzu Kocowskim pamięta. 17 listopada zorganizowano Wieczór Wspomnień o Przyjacielu. Wyświetlono przygotowany przez młodzież film. Organizujemy dziś dla Państwa wieczornicę patriotyczną pod hasłem Dobrze, że pamiętacie. To taka wieczornica pełna zadumy, refleksji, też nad przeszłością, ale także powiązanie z nie tak dawno obchodzonym świętem niepodległości. Druga część właśnie tego dzisiejszego spotkania, myślę, że wyjątkowego spotkania, będzie dotyczyła samej osoby pana Kazimierza Kocowskiego. Jest nam niezmiernie miło, bo zaproszenie na tą wieczornicę przyjęła również jego żona. Kochał młodzież. Przeogromnie, jak przychodził z takich uroczystości, jak dzisiaj jest, to płakał. Był zakochany w młodzieży, a jeszcze szczególnie w małych dzieciach, które śpiewały, które mówiły wierszyki. Świat, gdzie niebo nie ma skarstw.
Usłysz odgłos walk, złowrogi pendulów rytm. Czy słyszysz, jak się drwi upadek wróżąc dzień? Miłość w ogniu walk jest drugana krwią. Czy ci starczy sił? Uczniowie chętnie biorą udział, są to rzeczywiście zajęcia pozalekcyjne. Nad dzisiejszą uroczystością pracowali bardzo długo, bo jak Państwo zobaczycie, nie tylko będzie śpiew, nie tylko będzie słowo mówione, ale także będzie pantomima. Myślę, że to wszystko złoży się na piękną całość i będzie to piękne widowisko. Mamy przygotowanych aktorów, którzy będą właśnie w sposób dość nietypowy, nie będziemy używać żadnych słów, będziemy pokazywać to w tańcu, przy muzyce. I będzie to piękna historia o zakochanej parze, która musiała przerwać swoje piękne chwile właśnie dlatego, że ten chłopak został wezwany do wojska razem ze swoimi kolegami. Dziewczyny tych chłopaków bardzo to przeżywają i jest to wszystko przedstawione w pięknej aranżacji. Thank you.
Informacje o Kazimierzu Kocowskim czerpaliśmy od jego żony, pani Eulalii. Film wygląda w ten sposób, że ja i koleżanka Rozalka przedstawialiśmy jego historię. Pani Eulalia nam o tym opowiadała, a my zadawaliśmy pytania. Patriotyzm, wolność, prawa człowieka. To hasła powszechnie znane. My dziś chcemy wiedzieć więcej. Chcemy odkryć tajemnice przeszłości związane z działalnością Armii Krajowej. Przygotowując nasz blog, natrafiliśmy na bardzo ciekawe źródła historyczne związane z uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Kazimierz Kocowski, to właśnie jemu poświęcamy ten materiał filmowy. Dzięki Bogu, że chcecie wiedzieć, żeby pamiętać i przekazywać następnym pokoleniom. Kiedy miał 6 lat, wybuchła II wojna światowa. Zamiast iść do szkoły z plecakiem, musiał ten plecak zapewniać butelkami zapalającymi. I razem z kolegami pomagać przy atakach na czołgi butelkami z benzyną, granatami rzucając. Ukrywa się po parkach, po lasach, po ruinach w Warszawie, a później z kolei zatrudnia się, ale nie wiem w jaki sposób, ale miał kartę, nie wiem kartę, to się inaczej, kartę wiadomkową na nazwisko Mickiewicz Andrzej. Być może właśnie w takich miejscach jak to szukał schronienia. Mój mąż, kiedy był pracowała matka, to on zostawał sam w domu i miał osobne wejście do pokoju. Oczywiście koledzy się schodzili i był cały magazyn broni, ulotek i został tam ranny. Bał się i dowódca, że jeżeli wezmą go do szpitala, to on nie wytrzyma presji i może ich wydać. Skończyło się 63 dni powstania. Niemcy wkroczyli przecież, opanowali Warszawę dokładnie po rzezi na Woli, na innych dzielnicach. Też mówimy o tych palących się ciałach, stosy ciał paliły się na Woli. Ciężki czas. Jakim człowiekiem był? Mój mąż był wspaniałym człowiekiem, ogromnym patriotą, idealistą, który by w każdej chwili, po wielu latach jeszcze nieraz rozmawiając, mówił, że w każdej chwili by oddał swoje życie za Polskę, za jej wolność. Kazimierz Kocowski zmarł 13 listopada 2020 roku w wieku 87 lat. Jego ciało spoczywa na cmentarzu komunalnym przy ulicy Długiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Młodzież z publicznej szkoły podstawowej nr 7 wciąż uważa go za swojego przyjaciela i dobrze, że pamięta. Serdecznie dziękuję pani dyrektor Monice Józef-Piątek, pani Bożenie Dąbrowskiej, pani Ewie Zakochanej oraz wszystkim, którzy się przyczynili do powstania tej płytki
4 pory.